Poza tym dobry wybór różu, bo tak naprawdę się wyróżnia. Różowa, piąteczka, Angela. Bardzo dobry wybór. A Mosia dostoi. Moi drodzy Państwo, to jest ten wspaniały moment, kiedy te dziewczyny będą odpowiadać na nasze pytania. Zapraszam pierwszą grupę. Nie, ja będziemy krzyczeć. To będzie miejsce pyszności. Wybory się teraz pomoże. Mamy 10 pytań, tak, 10 kandydatek. Od razu ucinam wszelkie spekulacje, dziewczyny teraz kilka godzin przed całą imprezą usłyszały pytania, więc bardzo słabo je pamiętają. Proszę, wybierz pytanie. 2 razy 2? 4. 4. Wyobraź sobie, że jest piękny dzień, sobota. Prawie bezchmurne niebo, chociaż kilka chmur na niebie jeszcze mamy. Słońce przebija się przez te chmury, czyli sytuacja jak dzisiaj. Ty bierzesz udział w wyborach Miss. I nagle przewracasz się na scenie i znajdujesz 2 złote. Co robisz? Biorę 2 złote i idę na piwo. Za 2 złote myślisz, że uda ci się kupić piwo? Ja się to rzucę! Dzięki wielkie, proszę, wielkie, wielkie brawa. Poproszę o numer pytania. Jakim piwem zachęciłabyś chłopaka, by poszedł z tobą na randkę? Warka! Porter! Porter bałtycki! Skrzynką! Porter! Perełką! Podoba wam się ta odpowiedź, moi drodzy? Skrzynką! Prosimy o wielkie, wielkie oklaski. Dzięki wielkie! A po co piwo? Uważaj, bo wyleję. Ja nie mam nic na to. Ale nie, spali. Jaki numer pytania mówię raz? 9. Strasznie. Idziesz na imprezę, gdzie jest słabo. Sami spoceni mężczyźni, gorący alkohol, muzyka dymna. Co robisz, żeby impreza jednak się udała? Zmieniam lokal. Zmieniam lokal. Okej, prosimy o wielkie, wielkie brawa. To jest jakiś pomysł? Ja zmieni lokal. Jaki lokal? 7, okej. Fajne pytanie, sami ułożyłem. Jestem z tego dumny po prostu. Wyobraź sobie, że po reinkarnacji odradzasz się jako rabarbar. Jak wygląda twój dzień? Myślę, że poczekałabym, aż ktoś mnie wyrwie i zrobi ze mnie ciepły kompocik. O proszę, prosimy o wielkie, wielkie oklaski. Zapraszam panią na kandydatkę. Jesteś tu obok? Powiem ci, że taki. Poproszę o numer pytania. Mam radę, całkiem. Porywają cię kosmici i planują inwazję. Chcą się dowiedzieć coś więcej na temat miejsca, z którego pochodzisz. Opowiedz nam troszeczkę o miejscu, z którego pochodzisz, tak żeby zareklamować go kosmitom, że to jest idealne miejsce na inwazję. A to właśnie nie. Tak. Miejsce, z którego pochodzę. Poprosimy bliżej do mikrofonu. Na inwazję, to zapraszam. Powiedziałabym o... Czekaj, o temperaturach wynoszących 38 stopni, o pustyniach, o cudownych ludziach, cudownej kulturze i pięknych zabytkach. Dlatego gdzie jest takie miejsce? W Nigerii. Stamtąd pochodzisz? Tak. Pięknie, prosimy o wielkie, wielkie brawa. Dzięki wielkie. Dziękuję. Nasza, Proszę o numer pytania. Wyobraź sobie, że świat potrzebuje superbohatera. Wybierz sobie supermoc. Bliziutko do mikrofonu, poproszę. To nie jest takie łatwe. Żeby wszyscy ludzie byli szczęśliwi. I w jaki sposób emanowałabyś taką mocą? Uciekaj mi jeszcze. Jak by się emanowała taką mocą? Wyobraź sobie, że nagle atakuje nas Lord Vader albo inni źli kosmici. Chcesz ze szczęściem innych ludzi, chcesz go pokonać? Okej, nie, to kupuję. Wielkie, wielkie brawa. Alinka!
Faworytka. Poproszę numer 8. Numer 8. Spotykasz grupę ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o chmielakach. Jak byś ich zachęciła? Powiedziałabym, że muszą tutaj przyjść, zobaczyć, co się dzieje. Przy okazji są nasze piękne kandydatki. Chyba myślę, żebym zachęciła oczywiście mężczyzn kandydatkami głównie. Wydaje mi się, że tak. Proszę o wielkie, wielkie brawa. Dzięki. Jedna piosenka do życia. Powiem ci tak, mówię. Poproszę o numer pytania. Odpowiedzi 5, 7, jednak wygrywa. 10, 6, ja może wezmę pierwsze z brzegu. Dobra. Jak leczysz zranioną kacem duszę swojego mężczyzny? Podąż zapewne kolejnym piwem, by był przeszczęśliwy. No tak. Dzięki.